Witam na kolejnym, siódmym już spotkaniu z serii algorytmy i struktury danych. Dzisiaj będziemy mówili o algorytmach dzieli zwyciężeń. Dzieli zwyciężeń to tak naprawdę metoda konstruowania algorytmów. Metoda, w której rozwiązywany problem, dzielimy na problemy, podproblemy, które rozwiązujemy rekurencyjnie, po czym scalamy rozwiązania tych podproblemów, uzyskując rozwiązanie. Całego problemu. Te podproblemy rozwiązujemy rekurencyjnie czy tą samą metodą, czyli dalej dzielimy, aż dojdziemy do takich już prostych przypadków, które dadzą się rozwiązać już łatwo, bez dalszego dzielenia. Nazwa ta pochodzi od łacińskiej sentencji rzymskiej dziel i rządź, która to sentencja odnosi do tego, że Rzymianie zarządzają swoim imperium. Podsycali konflikty między różnymi grupami etnicznymi swojego państwa, po to, żeby one nie sprzymierzyły się przeciwko nim. Tak? Takimi podzielonymi obywatelami łatwiej było zarządzać. Dzieli zwyciężać to jest strategia, którą w naturalny sposób używamy w życiu, nawet nie będąc tego świadomymi. Na przykład, licząc dużą kwotę pieniędzy, którą mamy w dużej liczbie nominałów, w dużej liczbie banknotów no to najpierw te banknoty dzielimy na grupy względem nominałów, tak, żeby w jednej grupie były banknoty tym sam nominale, a potem te grupy dalej dzielimy na, tak powiedzmy sobie, kupki, tak, które mają tą samą wartość. Po to, żeby łatwiej policzyć całość, tak, żeby jakaś pomyłka, która może nastąpić gdzieś po drodze, nie wymagała liczenia wszystkiego od początku. Ja osobiście sam używam też tej strategii, kiedy sortuję, to słówko już powinniście znać, kiedy sortuję pracy studentów, tak żeby później łatwo móc odnaleźć pracę konkretnego studenta. Jak mam dużo takich prac, to ułożenie ich alfabetycznie względem nazwisk studentów, to jest nie taka prosta sprawa. A jak sobie podzielę te prace, tak że na przykład studenci od A do D są na jednej kupce, od E do K na drugiej kupce i tak dalej, no to sortowanie takiej mniejszej liczby prac jest łatwiejsze, jest robialne, a potem połączenie tego w jedną kubkę jest natychmiastowe, tak, biorę po prostu najpierw te od A do D, potem te od E do K i tak dalej. My zobaczymy jeden przykład takiego algorytmu i to też będzie algorytm sortujący. Przypominam, sortowanie, o którym mówiliśmy już na jednym z poprzednich filmów, to jest porządkowanie elementów listy. To jest porządkowanie w taki sposób, żeby w liście znajdowały się one od najmniejszego do największego. My poznaliśmy jeden algorytm sortujący, był to algorytm sortowania bąbelkowego, przy czym jego główną i chyba jedyną zaletą było to, że był on prosty. Bo już czas działania o dużo ten kwadrat dalece nie był zadowalający. My poznamy za chwilę algorytm sortowania szybkiego, nazywany po angielsku algorytmem Quicksort. Ten algorytm polega na tym, że mając listę, wybieramy z niej jeden element, to może być pierwszy element listy. I dzielimy całą listę względem niego na dwie podlisty. Czyli bierzemy wszystkie elementy mniejsze od niego, wszystkie elementy większe od niego i tworzymy z nich dwie osobne listy. Powiedzmy listę A elementów mniejszych i listę B elementów większych. Dla uproszczenia zakładamy, że nasza lista nie zawiera dwóch elementów o tej samej wartości. Zmienienie tego algorytmu tak, żeby działał także w tym przypadku, nie jest wielkim problemem, ale mamy mało czasu, więc. Rozważymy taką prostszą sytuację. Teraz mając te dwie listy elementów mniejszych i większych od naszego wybranego elementu, sortujemy je rekurencyjnie tą samą metodą. Aż dojdziemy do list bardzo prostych, powiedzmy, jednoelementowych, no, lista jednoelementowa już jest posortowana. Tak? Każda lista elementowa jest posortowana. Po posortowaniu tych dwóch list, tak A i B, my no je scalamy, czyli tworzymy taką listę, która na początku zawiera. Dokładnie przepisane elementy listy A w takiej kolejności, jak one tam są, potem nasz wybrany element, a potem elementy listy B, tych większych elementów od wybranego elementu, dokładnie w takiej posortowanej kolejności, jak dostaliśmy z rekurencyjnego wywołania naszego algorytmu. I to wszystko. Tak? I to działa. Żeby to lepiej zrozumieć, zobaczmy prosty przykład. Widzimy teraz listę ośmioelementową, którą chcemy posortować. No to co robimy? No bierzemy jakiś element tej listy, pierwszy z brzegu, dziewiątkę, i dzielimy ją na elementy, które są od dziewiątki mniejsze i te, które są od dziewiątki większe. Czyli rozkładamy naszą listę jakby na trzy części. Elementy mniejsze, nasz element i elementy większe. Teraz rekurencyjnie sortujemy te podlisty. Zaczynamy od elementów mniejszych od dziewiątki. Wybieramy pierwszy element tej listy, to jest trójka. I dzielimy listę względem trójki. Tak? Tutaj mamy trzy listę, jeden element jest mniejszy, jeden jest większy, to nam dzieli listę na trzy równe jednoelementowe kawałki. To już jest posortowane. Tak? Więc to, co nam zostaje, to teraz te posortowane jednoelementowe kawałki salić w jedną listę i tą część algorytmu, to rekurencyjne wywołanie mamy jakby załatwione. Tak? Listę elementów mniejszych już posortowaliśmy. Przechodzimy do drugiej podlisty, elementów większych od dziewiątki. Bierzemy pierwszy element, to jest dziesiątka, i dzielimy listę względem tego elementu. I tu mamy pecha. Dlaczego? Bo dziesiątka jest najmniejszym elementem tej listy. To oznacza, że ten podział, który uzyskujemy, no jest nie do końca taki, jakbyśmy chcieli, tak? bo teraz dzielimy tylko na dwie części. Dziesiątka i cała reszta. Zapamiętajmy ten przypadek, bo on będzie ważny przy szacowaniu złożoności tego algorytmu. No dobrze, to co mamy robić? Nie mamy elementów mniejszych, więc zajmujemy się tylko tymi większymi. I tą listę elementów większych sortujemy rekurencyjnie tą samą metodą. Czyli bierzemy pierwszy element tej listy, to jest trzynastka, dzielimy względem niego. Tym razem mamy szczęście, bo ta trzyelementowa lista dzieli się równo. Jest jeden element większy od trzynastki, jeden mniejszy, więc mamy znowu jakby trzy jednoelementowe listy. W której jak każde jednoelementowe listy są już posortowane, więc je tylko zostaje nam scalić w dobrej kolejności. Teraz idziemy jakby krok wyżej w rekurencji i scalamy dziesiątkę z tą posortowaną listą. No i ostatni krok naszego algorytmu. Mamy trzy kawałki, każdy z nich jest posortowany, tak? Listę elementów mniejszych od dziewiątkę, jednoelementową listę zawierającą tylko dziewiątkę, ona jest posortowana, bo inaczej być nie może. I listę elementów większych od dziewiątki, też już posortowaną. I te trzy listy salamy ze sobą i to koniec działania naszego algorytmu. Udało się. No dobrze, to jeszcze oszacujmy złożoność tego algorytmu. Tak samo jak robiliśmy to w przypadku innych algorytmów sortujących, w przypadku sortowania bąbelkowego, będziemy zliczali porównania. Tak? To jest nasza operacja dominująca. To pojęcie też już powinno być Wam znane. No i teraz, jaka jest pesymistyczna złożoność? Najgorszy możliwy przypadek to jest ten, kiedy nasz wybrany element listy jest najmniejszy w tej liście. Bo wtedy naszą listę dzielimy na dwa kawałki, bardzo nierówne, ten jeden element i całą resztę. Jak pecha mamy za każdym razem, to oznacza, że musimy dokonać n-1 takich podziałów, za każdym razem czytając całą listę. Czyli w pierwszym wywołaniu mamy n-1 porównań, w wywołaniu rekurencyjnym n-2 porównań i tak dalej. To już kiedyś szacowaliśmy, to daje nam złożoność o duże od n kwadrat. Czyli trochę się napracowaliśmy, a tak naprawdę nie mamy nic lepszego niż sortowanie bąbelkowe. No dobra, a co jak mamy szczęście? Jeżeli mamy szczęście, czyli za każdym razem dzielimy w tych wołaniach rekurencyjnych, dzielimy kolejne podlisty równo na pół, to głębokość takiej rekurencji będzie co najwyżej logarytm z n. I na każdym poziomie rekurencji rozważamy co najwyżej... No n-1 porównań, tak? Bo my dzielimy naszą listę na rozłączne podlisty. W tym algorytmie osobno wywoływaliśmy się na podliście A, osobno na podliście B i to były dwie rozłączne podlisty. Z tego wynika, że na każdym poziomie rekurencji wykonujemy co najwyżej o duże od n porównań. To nam daje złożoność logarytm z n razy n, tak? O duże od n razy logarytm z n. No dobrze, a, a tak... Średnio to jak jest? Bar częściej mamy szczęście czy pecha? Okazuje się, że jeżeli rozważamy losowy ciąg elementów, to oczekiwana złożoność algorytmu sortowania szybkiego jest o duże n log n. To oznacza, że częściej, nawet dużo częściej, mamy szczęście niż pecha. I algorytm QuickSort jest uważany za jeden z najszybszych algorytmów jak sortujących, jakie mamy do dyspozycji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o algorytmach dzieli zwyciężaj, to zapraszam Was do zapoznania się z innymi naszymi materiałami na ten temat. Linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu. To tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejne spotkanie.